Cześć, witajcie. Z tej strony Gaźnik. Witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 na serii Rolnik z Kolonii. I w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Powniwach, której bajzuna sobie, że tak powiem, odstawiłem jeszcze. No tam będzie, wiadomo, coś kosił na jesieni, kukurydzę jakoś czy coś. No ale to wszystko powoli do przodu. I ogólnie kilka zmian, tu wam pokażę. Dzisiaj idziemy ogólnie prasować, tu sobie może to otworzymy od razu. To tak, tutaj mamy ze zmian, zmieniłem rozrzutnik, taki kupiłem, odkupiłem sobie od SKR-u. Polski, ładowność 3,5 tony, to jest, bodajże to jest agrometr czy coś takiego, ale wiem, że odnowiony, bardzo ładny, tak zielone się komponowało tutaj nam w maszyny. No i sprzedałem sobie naszego złomka Maseja, którego kazaliście mi sprzedać w komentarzu, i kupiłem sobie taką oto 30 z turem, również z SKR-u, czyli tam z PGR-u Lubelska. Tam dalej 33 km nie ujechałem, właśnie z tym rozrzutnikiem. Jeszcze tutaj dzwoniłem, bo nie mam strzepy nabalizowanej, do gościa. Tam gdzieś w tartaku facet przerabia strzepy na strzepy do belekki. Do belek, na przyczepy do belek, na przyczepy do belek, dobra, już się nie będę tego wysławiał. No i tam dzwoniłem, ma tam kilka przyczep, dzisiaj mówiłem, że sprasuję, to podjadę, także no dzisiaj będziemy sobie prasować. Tutaj odnowiłem tę autosankę, pomalowałem ją tak bardziej szarym kolorem i dostała nowe burty, większa teraz pojemność, bo wiadomo, jedna przyczepa to no tak średnio jest, no nie? I dzisiaj sobie w końcu popracujemy 904. Także zapalamy sobie i wyjeżdżamy. No mamy pól niedużo, bo raptem po pszenicy i po jęczmieniu i po owsu, czyli trzy pola do sprasowania jest. Także no ale myślę, że troszkę pelek będzie. Czekajcie, podepnę tam wałek szybko. O! Udało się. No i tak zakupy zrobiłem tego. Miałem kupić tur do 60, ale takowego nie mieli na stanie. To właśnie tam w SKR-ze, kurde, rower zahaczyłem kryśki. No nie, ale będzie mnie biła. Czekajcie, nie, tak nie będziemy robić, tylko jakoś trzeba wyjechać. No, coś jakoś chyba nie wyjadę, czekajcie. Matko kochana, trzeba będzie kółeczko zrobić, o tak, o. Kryśka mnie za rower chyba zastrzeli, ale dobra. No i tam nie było tura do 60, bo już ten, no jeszcze to trzeba sprowadzać gdzieś tam z Płocka, czy tam skądś, tam gdzie bizony właśnie produkują. No i mówią, że mają, zadzwoniłem na SKR, bo widziałem w gazecie, że sprzedają 30, bo tam nowy PGR robi na ciężki Ursusy właśnie. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. Właśnie, chyba źle pojechałem, o kurde. No i kupiłem sobie tam właśnie 30 i okazyjnie kupiłem rozrzutnik, tam za rozrzutnik 2, kurde, patrzcie jak wymusił, no nie, ach ci mi miastowi tutaj, dobra, tu mamy skręcić, bo tu jest droga do, a nie, to nie tutaj, Boże, tu będzie błądzenie dzisiaj, a błądzenia, no nie, no i jechałem te 33 km z 30, powiem wam, że wszystko ładnie pracuje, elegancko, zobaczycie sobie w następnym odcinku. Jak będziemy zbierać belki, no wpierw trzeba wczepę jeszcze kupić do belek, dzisiaj tam właśnie jak sprasujemy, chwila zostanie czasu, tam podjedziemy i obejrzymy sobie, myślę, że zostanie. No i tutaj mamy jedno pole właśnie do sprasowania. No i później pewnie zatorem sobie ją wciągnę, bo nie będę 60 jechał, czy tam 30, wiadomo. Bo to jednak jest, no to jest 7 km po od nas, także no nie wiadomo jak to będzie, ale to w następnym odcinku będziemy po nią jechać i właśnie będziemy sobie belki zbierać, kurde, co tu tak ciężko. No 904 ma problem z SIPMU, z tego co widzę, ale to na luzie powinniśmy sprasować, bo tu jest taka jedna górka, to pole jest moje ogółem, także zobaczymy jak sobie będzie się sprawowało to wszystko. W 30 był też problem z konsolą do tura, na początku musiałem nowe węże hydrauliczne kupić, żeby to jakoś działało, bo nie chciał po prostu tur działać.
30 gazowałem 30, podnosiłem i nic z tego nie było. Mówię, dobra, trzeba będzie, kurde, podjechać tutaj na sklep do nas, kupić węże. No i tam za węże zapłaciłem 100 zł, 100 polskich złotych, czekajcie, dobra, bo to będzie pełno. I tak się będziemy, kurczę, bawić w następnym odcinku, zbieranie belek. O, patrzcie. Prasę jakoś nie wyszykowywałem, bo na zimie wyszykowałem już do sezonu. Tyle tam przesmarowałem wczoraj ją i dzisiaj mówię, wyjedziemy sobie, sprasujemy. No też właśnie wczoraj ranek przesmarowałem, to właśnie pojechałem po to 30, no to Kryśka golfem pojechała. No ja później 30 jechałem, bo ona tam nie chciała jechać. No ale to zawsze coś. I dzisiaj też właśnie golfem sobie podjedziemy, tam obejrzymy sobie wczepy do belek. Mów tego tam gościu cały czas mówił, że dzisiaj go nie będzie, ale tam można sobie podjechać, obejrzeć i jak coś się dogadać i przez telefon z nim i kupimy sobie, no nie podjedziemy, już będzie w następnym odcinku pewnie opłaconej. Bo mówię, no nie będę autosanki, specjalnie z autosanek i burt ściągał teraz eksy załowone i przerabiał tutaj wczepy. On tam mówił, że rozmaite przerabia, że mu wprowadzają, że tam odnawia i w ogóle niektórych nawet nie odnawia, bo to mówi, że to tylko pod belki ma być. No wiadomo, nie będę jakiegoś złoma kupował, bo to nie wiadomo, jak się może skończyć, że belki spadną czy coś, albo pogubimy po drodze belki. Kurczę, takich omijaków to ja nie chcę robić tutaj, ale to pole ode mnie tego wymaga, no nie? Czuję, że tak z belkami tutaj najlepiej nie będzie na tym polu, no ale no co się dziwić, no nieurodziwy rok był. Rzepak to tam mnie przysypał w miarę. No i pytanie, za ile kupiłem 30? 30 kupiłem razem z turem za 57 tysięcy. No i rozwodnik 3,5 tysiąca, to sobie podliczcie, ile to jest, czyli to jest razem 60 tysięcy równe. I tam jeszcze tam znaczy opuścili 50 zł na ropę, także i na paliwo. Czyli razem stówę opuścili. Czyli taki dobrze moim zdaniem. Bo na tym polu tak dużo belek nie będzie, właśnie mówię, dwie belki. No i dobra, nie będziemy musieli tak. Tu mały samo 30 wczepy przyjedziemy, ale nie mówię, że trzeba będzie to już. Tylko pytanie, gdzie ja ją będę trzymał, bo mnie tak miejsca nie ma na tej gospodarce, ale myślę, że gdzieś się wepchniemy. Bo jak belki będą, to w ogóle nie będzie miejsca na trzymanie tego. Dobra, jedziemy sobie teraz na pole po owsu. Także pole po owsu sobie ogarniemy. Mamy dopiero 7 minutę, także no myślę, że się wyrobimy podjechać tam dzisiaj na odcinku. A jak nie, no to trudno. Dobra, kierunek. Pojedziemy sobie tędy dla odmiany. I tu w lewo. Tutaj trzeba uważać, bo tu krzychu betonia jeździ. O, jedzie kolejny jakiś czerwony. Ostatnio tu policja stała w mojej drodze. Chciałem, jak bizonem wyjeżdżałem, to musiałem po prostu, żeby odjechali, no nie? Mówię, kurde, no stanęliście panowie, widzicie, że tu kosa. Oni mówią, że tam jest droga. Mówię, pani, nie będę nadrabiał 7 km skrótami, tak? Bo tam właśnie ta wieś jest, co jedziemy, bo ogląda dzisiaj wczepy, to jest... No trzeba nadrobić, żeby kółko zrobić tak 6 km, 7, no nie? Także, no mówię, panowie, no to mam skrót tego, to odjechali, no nie, ale byli bardzo niezadowoleni, mówię. Polska policja, no nie? Także, no nie ma co się dziwić, dobra, będzie kolejna belka. No 904 sobie radzi z tą oto pracą na szczęście. Ogólnie słyszałem, że jakaś nowa produkcja Ursusów jest w trakcie od jakichś karasiów, także niedługo mają być w produkcji, także może coś sobie zakupimy, bo by się przydał trochę mocniejszy ciągnik. No ale to zobaczymy, ile to będzie kosztowało w ogóle, tak? Widzicie, 904 jest trochę zajechana. I ma taki trochę problem, no nie będę jeszcze jakieś przystawki do bizona, do kukurydzy szukał, ale no może być ciężko, może nie być ciężko, także tam od niwy gdzieś widziałem, ale to jest chyba gdzieś tam w Świnokrzyskim, czy tam gdzieś, kurczę, nie wiem, w sumie. I RCW szukałem, ale też RCW to tak znaleźć, powiem wam, na te czasy to jest ciężko dosyć.
Pozwolicie, że sobie wodę całkiem włączuję, bo to z moim głosem jest nie halo. Tak, rozwalone gardło i nagrywa odcinek, no nie? Bardzo mądre. Ale to nie koronawirus, tyle wam powiem. To nie koronawirus, na wtęsi. Dobra, tu sobie wykręcimy. O, patrzcie, jak belka ucieka. Mowy nie ucieknie tam do drogi, no bo by słabo było. Czekajcie, ja szybko podlecę i odzłapię. Chodź, chodź, tu, chodź, tu, chodź, tu, chodź, tu. Gdzie lecisz? O, stój. Nie ma uciekania. Czekajcie, miniaturkę trzeba zrobić. A wy to pole jest ładne, to ładna miniaturka może wyjdzie. Ja miniaturek tak nie umiem robić. Coś takiego mowy. Może kładak wytrzyma, no nie? Także myślę, że takie zmiany wam się podobają. Mówię, miał być tur do 60, ale... No nie ma w produkcji, a mi tur na pilne potrzebne. Masejkę sprzedałem. Masejkę sprzedałem panu takiemu, no... On mieszka w Wielmowej. Także no... Mówił, że jest zainteresowany kupnem, to mówię, żeby przyjeżdżał i zabierał. O! To będzie ładne zdjęcie do filmu, no nie? Też tak uważam. Dobra, tutaj ło. Też tam dzwoniła do mnie pani, u której mam dzierżawy nieużytek. Mówiła, że tam jest zarosło i skończę ten tłok z nim, żeby mógł przyjechać, zaorać, bo wjazd do mleczarni zasłania, bo to jest przy samej mleczarni. Mówiłem, że dobrze, że to zbieram belki, wapno posieję. To myślę, że tego, ja w tym musiał po rzepaku wpierw stalizować. To mówię, że na pewno przyjadę i powozę, jak będzie chwila czasu. Ona mówi, że to nie spieszne, ale że jakbym mógł, to żebym zaorał po prostu, bo przeszkadza jej to trochę, bo i to ciężko z wyjazdem i tego. Że mówię, dobra, pani się nie denerwuje, ja przyjadę. Znaczy nie tak nie powiedziałem, bo bardzo miła pani, nie tak to. Zresztą dzisiaj jak będziemy wracać, to gołem stamtąd możemy tam zajechać. O, widzicie, łożyska się w prasie pościerały, tutaj przez siatkę widzicie. Wały się pozdzierały już. Także no trzeba będzie prasę odnowić, też trochę po zniwach pomalować ją, łożyska wymienić. Na razie nie słyszę, żeby skrzypiały, ale no... Nigdy nic nie wiadomo. Dobra, tutaj tamto uciekła pod drogę belka, co zrobiliśmy ją przed chwilą. Dobra, czekajcie. Jeszcze coś takiego może wyjdzie, takie zdjęcie. Może jeszcze bardziej nakręcę, poczekajcie. No nie wyjdzie w takie ładne zdjęcie, jak bym chciał, ale... Dobra. Nie będę robił tych zdjęć, bo to kurde wyjdzie nie wiadomo co później. Jedno fajne w miarę zrobiłem, tak by wystarczy. Dobra. No tutaj troszkę więcej tych belek wyszło, to przynajmniej będziemy mieli czymś świnią pościetlić, oho. Pełno, pełno, pełno komora, bo... Słyszycie, prasa się zapycha. I tam jest taki czujnik, który pisty. Tak przynajmniej trochę go słychać, no nie? Czekajcie, bo ta będzie mi za prasą leciała belka. O, stój, 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 stój. O, tu stój, stój tu. O. Może być takie zdjęcie w sumie. O. To będzie na miniaturkę. W sumie nie wiem, coś wybiorę sobie później. No tutaj mówię, słomy dużo nie ma, bo mało pól było zasianych słomą. A słoma potrzebna. No w tym roku tak, że słomy sobie nie sprzedam. No w tym trochę zboża z tamtego roku zostało w zasiekach, to z miku się załaduje i się wywiezie, tak?
tak to ciężko o czymkolwiek mówić jak na razie. No bo słoma to dla świń zostanie, czyli pistolole będę je otrzymał. A i w ogóle to też w następnym odcinku podjedziemy sobie też do tam właśnie do tego sklepu naszego, bo oho, pełno pracy, fajnie. Muszę wycofać. Podjedziemy sobie do naszego sklepu, bo tam właśnie czekajcie, stop, nie ruszaj się, bo tam właśnie moja dwukółka jest u mechanika do przewozu zwierząt i trzeba będzie jakoś te świnki trochę sprzedać, ze dwie chociaż, czy tam ze cztery, bo już Maciora się oprosiła ostatnio, także trzeba będzie sprzedać. Boże, takie nawiązanie do odcinków, no nie. No, zaczyna się pisanie do mnie. Kurde, tak nie spojrzałem, a tam dopiero daleko był samochód. Tutaj mięso sobie przejadę. Tu jest taki fajny dojazd. Kurde, mowy się zmieszczę pomiędzy tymi kurna paletami. Znaczy bloczkami. Dobra, tu mamy trochę więcej słomy, mowy trochę więcej słomy nam obrodzi z tego pola po jęczmieniu, ale z jęczmienia słoma jest troszkę kiepska, no ale no co zrobić. Innego pola nie mamy. Dobra. Elegancko, dobra, będę musiał wrócić coś chyba Messengera zaraz, bo każdy musi pisać do mnie. Dobra. Dobra, to no już jedna jest. Trochę więcej mam pokosów, ale no cóż. Także no nie wiem. Jak to będzie? Czeka. O, jobon. Coś tu widzę zostało, a tak nie można zostawiać. Dobra, trzeba sobie pomóc tak, ło. Dobra. Jezu kochany. Wyjdzie sam to, bo kurde chore się robi. Także dobra, tutaj spracujemy, no i mi się wątek urwał, co gadałem. A, że tego, że no podjedziemy sobie właśnie w następnym odcinku tam do sklepu i dwukółkę odbierzemy, bo tam właśnie Maciura się oprosiła. Tak w następnym odcinku też tu wyjeżdżania będzie, no bo po strzepę jedno, później po dwukółkę to 30 sobie, nie, 60 chyba pojadę, no zresztą nie wiem czym pojadę. Bo 30 będzie przy słomie robiła, tak że no nie będę już jej tak katował i nie będę się chwalił na wsi, bo tam trzeba jechać. Że no wyciągnę, bo zaraz w kościele nagadają na mnie, że nie ciekawe skąd na to pieniądze wziął. No patrzcie, tu będzie chyba ze dwie belki raptem, no. Cienko z słomu, naprawdę. Mowy ze trzy chociaż będzie, co? Fajnie by było, jakby było ze trzy belki chociaż, a tak to mamy dwie na razie z tego pola. No tam też chyba dwie. Na tamtym jest dosyć dużo. Także coś mowy się wystarczy na ten rok. Jak nie da nam się dokupić ze SKR-u właśnie. A jak nie, no to trudno. Trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Dobra.
i ostatni przejazd tak dostanie elegancko będzie. Poprasowany, no nie? 20 minut. I pojedziemy, ustawimy sobie prasę i Ursusa, bo tam jeszcze mam dzisiaj jechać tutaj do sąsiada prasować. O tam właśnie o zaskup żywca. Mam tam u Hekler sprasować, tak by no jakaś kasa wpadnie, jest 50 zł. Bo tam nawet godziny mi nie będzie, nie zajmie, także dobra. No tak dzisiaj rano, tak dzisiaj poranek ekskluzywny, o kurde. Dzisiaj poranek ekskluzywny, bo o 9 wstałem, wszystko wyszukowałem, mam 10.45 i już wszystko spracowane, także dzisiaj pewnie jeszcze taśmę wymienię i będzie drugi odcinek, dobra. Na razie niech to sobie stoi tutaj, tylko pytanie czy opaść, jak ja przez drzwi wsiadam, no nie. Pytanie czy ja golfem wyjadę, pojedziemy teraz tam. A i mam pojechać do tej mleczarni, zobaczyć jak tam ten użytek. No jeju, czy to pytanie czy ja wycofam teraz. Wycofać, wycofały. Dobra, światło włączymy, bo ostatnio 50 dostałem za brak świateł. Dobra, jedziemy na rzepę obejrzeć, a później pojedziemy do tej mleczarni sobie. No jakoś pust, no bo to rano. Tu znowu jedzie chyba jakieś letargi, no nie. A w sumie wyłączę to światło, bo na tygodniu mi tak nie jest, jak weekendy. No i tutaj będziemy jechać. Dobra. I to gdzieś tutaj jest. No tutaj krowy czyjeś. No, tartak, to tutaj, tak, dobra. On mówił, że go dzisiaj nie będzie, bo tam w lesie coś robił, ale mówił, że można sobie oglądać. Ot, nawet jego ciągnik stoi. Władimir jest. Dobra, to tak sobie stanę, żeby nie przeszkadzać. No i coś tu jest, miły. Tu jest jakiś... Co to jest? Tu jest jakiś kawuł? Czy forsznik? Co to jest? No, to i tak za dużo do moich ciągników jest, tak, że no... Także no nie wiem co z tą. Tu mamy jakąś dłużycę taką typową. Ta jest fajna, tylko wyprzerwiała cała. To jakieś opony oddzielcze, no tak nie wiem, no by był koszt cały, żeby wsadzić miał dużo pieniądzów. Rejestracja, jak już to przerejestrowałem właśnie na polskie blachy. Idziemy tam. Tu jest taka o. Nawet fajna. Tylko nie ma burt. Z tyłu też tak niebezpiecznie wodzić belki. O, tu już jest na naszych blachach zrobiona autosanka właśnie, widzę do belek specjalnie. I w sumie może bym tą kupił, lub tą. Możecie napisać w komentarzu, czy którą byście chcieli, to którą kupimy, także no. Ale chyba kupimy jednak tą, tak mi się wydaje. Tu samochody, no chłopaki robią, dobra. Nie będę tak tu łaził, jeszcze pojedziemy tam zobaczyć ten nieużytek, co tam mam. Bo tak trochę tutaj trzeba uważać, że na tor nie jechać i się nie pociąć. Dobra, to powolutku. Teraz którędy tam się jechało, bo ja dzierżaw nabrałem i nie pamiętam jak tam dojechać. Chyba ekspresówką, czyli w prawo tutaj. Na górach pojedziemy w taki sektor mapy, co jeszcze nie byliście ze mną tutaj. Znaczy na sprawdzaniu byliście. Nie, już sam nie pamiętam gdzie ja pola brałem. No i tutaj trzeba powolnić, bo tu jest droga do Lublina. Ekspresowa. Też tu nic nie widać, mówiłem żeby wycięli to. Jadą. W tych ubetonia siedzie. Dobra, jedziemy. O ja, bo ja tu skręcam, dobra, chciałem go wyprzedzać, no nie? Ale później sobie możemy wrócić tutaj z presówką. Czekajcie, tutaj miałem skręcać, tak, tutaj. No i tutaj jest mi nieużytek właśnie, po prawo. Naprawdę miała rację, że to zarosło, kurde. Żebym zaniedbał pole, no dobra, pojedziemy.
nie będę tutaj wchodził zbyt tu, bo jako matko, krzaki po prostu jakieś. No, trzeba będzie to zaorać. Ciekawe, czy 60 sobie poradzi z tym. No ale zanim to zaoram, to chyba wapnem trzeba będzie sypnąć też. W sumie nie wiem, czy wpierw wapno dawać, czy tego, czy zaorać. Bo ta leżówka teraz tu nie pójdzie nawet, nie ma co. Tylko pługiem. Dobra. Moje pole nieużytek, tylko sobie nakręcę. Pojedziemy sobie ekspresówko teraz. Trochę golfa przypalimy. Tutaj też nic nie widać. Te rowy mieli kości rowy, ale jak widzicie, nic nie kosło, także no. Ja się sam nie będę zatrudniał do roboty. Dobra, zdążymy. Jedziemy. Tak, widzicie, są plany na następny odcinek. Trzeba do niej doprawić to pole. I chyba ty zapach się zasieje na tym nieużytku. No zobaczymy. Dobra. Panie, już nie jedzie, bo się nie zwoli. Dobra, tutaj do nas. No i tutaj też w lewo do nas. Też kurde, nic tak nie widać, ale... Dobra, jedziemy. No i tak by na to wyglądało, tak by no dzisiaj... Pewnie tego samego dnia nagram drawa... O, pani! No patrzcie jak właśnie, no nie na przejście, nie patrzcie ludzie w tej wsi. Dobra. Tak, wy jesteśmy na gospodarce z powrotem. Ustawimy golfa. Muszę trochę cofnąć. Coś zahaczyłem, coś mi się wydaje. Dobra. Także w dzisiejszym odcinku myślę, że to było na tyle. Poprasowaliśmy i zaplanowaliśmy kolejne odcinki. Także co, do następnego. Trzymajcie się. Cześć, no i popatrz.